Witam Państwa ponownie. Ilekroć słyszymy o masowych mordach bądź seryjnych mordercach, jesteśmy wstrząśnięci i zastanawiamy się, jak człowiek może być tak bezduszny i zwyrodniały. Jeśli są oni podobni do bohatera naszej dzisiejszej historii, ich serca są zimne jak bryła lodu. To jego własne słowa. Na szczęście w jego przypadku nie mają już nic wspólnego z rzeczywistością. Prawdziwa historia Douglasa Heinera, której dzieci nie powinny słuchać bez towarzystwa dorosłych, opowieść o tym, jak jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone, już teraz na naszej antenie. Wszystko przygotowane, Doug, na najbliższe pół godziny. Chcesz kawy? Pewnie. Jestem po nocce. Kawa to dokładnie to, czego potrzebuję. Niesamowity ten odcinek wyzwolonego. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może być tak okrutny. Mówisz? Ja tam wierzę. Kiedyś też taki byłem. Żartujesz? Ani trochę. Dni upływały mi na wynajdywaniu sposobów, jak zabijać ludzi, tak żeby nie zostać złapanym. Ty? Dlaczego? A może dlatego, że... Odkąd pamiętam, sam byłem bity i poniewierany. W domu? W domu, w szkole, wszędzie. Pierwszy raz, który pamiętam, to były moje 4 urodziny. Starsza siostra walnęła mnie kolbą strzelby, ponieważ była zazdrosna, że to ja jestem w centrum uwagi. I co? Moi rodzice wcale jej nie ukarali. Mama powiedziała tylko, nie wolno ci robić takich rzeczy twojemu braciszkowi. Chciałem się na niej odegrać, ale byłem mniejszy i słabszy. Nic jej nie mogłem zrobić, więc zacząłem szukać jakiejś specjalnej mocy. Mocy? I co zrobiłeś? Któregoś dnia zauważyłem na parapecie osę. Pomyślałem, że zaprzyjaźnię się z nią, a potem każę jej urządlić moją siostrę. W wieku 4 lat człowiek niewiele wie, więc złapałem ją, żeby się zaprzyjaźnić. Super. No, urzędliła mnie w rękę. Strasznie bolało. Żałuję, że nie wyciągnąłem z tego odpowiednich wniosków. Co znaczy? Zemsta zbyt dużo kosztuje, a ze złem nie można się zaprzyjaźnić. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Każdego ranka bezdomni rozpoczynają kolejny dzień włóczęgi. Przetrząsają śmietniki w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia, rozglądają się za miejscem na nocleg, chyba że trafią do Pacific Garden Mission. Tu otrzymują pożywne posiłki, czyste ubranie i wygodne łóżko, a w razie potrzeby również pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, którzy wspierają nas finansowo, nasza misja otwarta jest dla wszystkich potrzebujących, z czego codziennie korzysta kilkaset osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Najważniejsze jest jednak to, że oprócz pomocy materialnej przekazujemy im dobrą nowinę o Bożej miłości. Misyjni duszpasterze zapoznają ich z tym, który jako jedyny może zmienić ich życie, którego miłosierdzie nigdy nie zawodzi, który pomaga im odwrócić się od złej przeszłości i daje nadzieję na przyszłość. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3034 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Chodźmy na zewnątrz z tą kawą. Może tam będzie chłodniej. Pewnie, chodźmy. Opowiedz mi więcej, Doug. Trudno mi sobie ciebie wyobrazić jako kogoś agresywnego. Ale taki byłem. Było nas 4. Nasza ulubiona zabawa polegała na tym, że zakradaliśmy się do jakiejś piwnicy, a kiedy ktoś się zjawił, rzucaliśmy się na niego tłukąc, ile wlezie. Co na to wasi rodzice? Nic. Może nie wiedzieli, a może nie robiło to na nich wrażenia. Pamiętam taki sen. Miałem chyba z 5 lat.
Śniło mi się, że na samej krawędzi klifu stoi taka potworna bestia i namawia ludzi, żeby zajrzeli w dół. A kiedy się zbliżali, spychała ich w przepaść. Nieźle. Skąd się biorą takie sny w tym wieku? Obudziłem się i wiesz, nad czym się zastanawiałem? Bestia, którą ja widziałem, wcale nie była atrakcyjna. Ale miała wielką moc. Podobało mi się to. Czy twoi rodzice byli okrutni wobec ciebie? Mama często tłukła mnie kijem. Wstydziłem się rozbierać przy ludziach. Co straszne. A w szkole nikt nie zauważył? A za każdym razem coś tam skłamałem. Kiedyś zdarzyło mi się opowiedzieć nauczycielce, jak to mama zrzuciła mnie ze schodów. Wezwała mamę do szkoły i nauczyłem się, żeby więcej tego nie robić. Co za życie. Miałeś w szkole przyjaciół? Nie. Nikomu nie ufałem. Już pierwszego dnia w przedszkolu rozejrzałem się dookoła i pomyślałem, nikt mnie tu nie polubi. I to była taka samospełniająca się przepowiednia. W pierwszej klasie podczas bójki na szkolnym podwórku wbito mi twarz w ziemię. To sprawiło, że jeszcze bardziej zamknąłem się w sobie i odsunąłem od innych. Ja myślałem, że w szkole mają kamery, żeby zapobiegać takim sytuacjom. Nie, no wtedy nie mieli. To były wczesne lata 60. Po tym zdarzeniu zacząłem zbierać żyletki, ostre ołówki i inne tego typu rzeczy, które miały mi pomóc w bójkach. Oj, w pierwszej klasie? Tak. Któregoś dnia sam zaciąłem się żyletką i kiedy po przerwie wróciłem do klasy, krew spływała po mojej dłoni. Nauczycielka to zauważyła. Och, Dag, ty krwawisz. Skaleczyłeś się na podwórku? No chodź, pokażesz mi, gdzie to się stało, żeby już nikt nie zrobił sobie krzywdy. Nie mogłem jej pokazać mojego tajnego arsenału, więc zaprowadziłem ją w najdzikszy zakątek naszego szkolnego podwórka i pokazałem drut wystający z płotu. W domu, kiedy mama zapytała, skąd ta rana, też jej coś nakłamałem. O, nic dziwnego, że miałeś koszmary. O tak, miewały mnie często. Śniło mi się, że się topię albo płonę w ogniu. Budziłem się i snułem po domu, kiedy reszta rodziny spała. Bałeś się znowu zasnąć? Owszem. W końcu zacząłem rozmawiać z dziwacznymi postaciami z moich snów, w nadziei, że jakoś się z nimi dogadam. To ryzykowne dla każdego, a co dopiero dla dziecka? Co się stało? Wydawało mi się, że one walczą o mnie. Czułem się kimś wyjątkowym. A jak sobie radziłeś z nauką, Dag? Nie bardzo. Nie miałem do tego głowy. Wydawało mi się, że szkoła to strata czasu, a dzieciaki nazywały mnie głupkiem. Więc myślałem tylko o zemście i odwecie. Ale chyba tego nie zrobiłeś. Owszem, zrobiłem. Ale później zacząłem od kopania wilczych dołów, do których wpadali ludzie. Skąd ci to przyszło do głowy? Kiedyś widziałem, jak starsi chłopcy to robili. Byłem w tym naprawdę dobry. Któregoś dnia, kiedy ojciec miał wozić na taczkach drewno do domu, wykopałem dół w odpowiednim miejscu i czekałem. Zadziałało idealnie. Widziałem, jak taczki wpadają do dziury, a nogi taty wylatują w powietrze. Nie miałem najmniejszych wyrzutów sumienia. Po prostu odszedłem. Nikt ani nic się dla mnie nie liczyło. Domyślam się, że nie miałeś dobrych relacji ze swoim ojcem. Nie. Uważałem, że on i mama bardziej zajmują się moim młodszym bratem. Potrafiłem niszczyć narzędzia ojca, a potem je sklejać. Także kiedy chciał ich użyć, rozpadały mu się w rękach. W ten sposób w moim pokrętnym umyśle wyrównywałem rachunki. Zazdrość jest straszna. Potrafi tworzyć problemy tam, gdzie ich w ogóle nie ma. Jedyne, na czym mi zależało, to żeby ktoś zapłacił za wszystkie moje krzywdy. Kiedyś powiedziałem mamie, że zostałem pobity w szkole. Na co usłyszałem, że pewnie sobie na to zasłużyłem. I jak długo zachowywałeś się w ten sposób?
W 4 klasie zostałem przeniesiony do nowej szkoły, ponieważ stara poszła do rozbiórki. No i co? I tam było lepiej? Nie, gorzej. Tam rządził gang. Na każdej przerwie dzieciaki były bite. Też oberwałem swoje od ich przywódcy, bezwzględnego chłopaka o imieniu Steve. Też miałem w szkole paru drani, ale aż takich to nie. No, nie masz pojęcia. Kastety jeszcze gorzej. Wtedy już nie panowałem nad sobą. Nieustannie pakowałem się w kłopoty w domu i w szkole. Kiedyś przyłożyłem ojcu do piersi scyzorek, a miałem 9 lat. I co on na to? Zabrał mi go. Nigdy więcej go nie widziałem. Ach, no i dobrze. Innym razem zamachnąłem się na moją nauczycielkę. Złapała mnie za kołnierz i potrząsnęła mną. I wtedy nauczyłem się czegoś bardzo ważnego. Mianowicie? Uświadomiłem sobie, że otwarta przemoc w domu czy w szkole donikąd mnie nie doprowadzi. Trzeba się zachowywać porządnie, tak żeby nikomu nie przyszło do głowy, że mógłbym zrobić coś strasznego. Na przykład zabić. Co? Zamierzałeś kogoś zabić? O niczym innym nie myślałem. W radiu, w telewizji, w gazetach szukałem informacji o morderstwach, żeby wszystko perfekcyjnie zaplanować. Bo nie chciałem samemu zginąć albo zostać złapanym i wylądować na krześle. Aż to straszne, tak. Wyobrażałem sobie, że musi istnieć jakaś siła, która mogłaby mi pomóc zrealizować moje zamiary, tak żebym nie został na tym przyłapany. Nie mogłem pozwolić, żeby ktokolwiek poznał prawdziwego Daga. Czy twoja rodzina chodziła do kościoła? Tak. W każdą niedzielę. Poznałem najważniejsze historie biblijne. Wiedziałem, że Jezus umarł na krzyżu. Ale moje serce było zimne jak głaz. Moim celem nie było dobro, tylko zło. Ale przecież to niesamowite, że nikt nie zwrócił na to uwagi. Nie zainteresował się, co się z tobą dzieje. To było jakbym był w więzieniu. Zamknięty w jakiejś totalnej izolatce. Nikt nic o mnie nie wiedział. Ktoś wiedział. Bóg. No ale ja wtedy o tym nie wiedziałem. Rozumiem. Więc nikt nie przyłapał twoich rodziców na tym, że cię maltretowali. Krzywdzili też twoje rodzeństwo? Raz. Kiedy tata strasznie zbił moją młodszą siostrę, ona zadzwoniła do centrum pomocy i rodzice znaleźli się w sądzie. Nie pamiętam, żeby potem jeszcze kogoś bili. Ale szkoda została już wyrządzona. Czułem, że nienawidzę moich rodziców za to, że mnie bili. Że kochali mojego młodszego brata bardziej niż mnie. Chciałem ich zabić, żeby się zemścić. Rozumiem. Chciałeś zemsty, ale wiesz, że to by cię nie zaspokoiło. Ja byłem przekonany, że miłość nie istnieje. Moje motto brzmiało: zabij ich wszystkich. I niech Bóg się nimi zajmie. Przynajmniej wiedziałeś, że Bóg istnieje. Tak. I miałem się z Nim zderzyć. W wakacje między 5. a 6. klasą rodzice wysłali mnie na obóz chrześcijański położony w lesie nad niewielkim jeziorem. Zawsze lubiłem pływać. Taka jedna mała przyjemność w moim obrzydliwym życiu. Pewnego wieczoru mówca opowiadał o ukrzyżowaniu. Jezus, Syn Boży, został ubiczowany do krwi, po czym przybili go do krzyża, a krew spływała z jego ran na całym ciele, nie tylko z jego rąk i stóp. Korona cierniowa na jego głowie była drwiną z niego i jego królestwa. Był opluwany i fałszywie oskarżany. On nieskazitelny baranek Boży. Ale jego cierpienie było ceną za nasze zbawienie. To nasze grzechy przybiły go do krzyża. Nasze grzechy. Ponieważ Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej
jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Jezus wziął nasze grzechy na krzyż i zapłacił należną nam karę. On jest barankiem Bożym. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. W tym momencie stanął mi przed oczami obraz Jezusa, umierającego na krzyżu. Patrzyłem w Jego zmasakrowaną twarz i krew płynącą z ran. Nieraz byłem pobity i sam też niejednego pobiłem, ale ten straszny akt przemocy dokonany na krzyżu naprawdę mnie poruszył. Jego dobrowolna decyzja, by znieść dla mnie tak potworne męki, otworzyła moje duchowe oczy. Zobaczyłem, kim się stałem. Takim samym okrutnikiem, jak ci, którzy go ukrzyżowali i jak ci, którzy mnie skrzywdzili. A ja byłem jeszcze gorszy, ponieważ mordowałem ich wszystkich w moich myślach. Przesłanie krzyża mówi: wszyscy jesteśmy grzesznikami. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Żałuj za grzechy i proś Boga, by ci przebaczył i żeby cię zbawił. Uwierz, że Chrystus cierpiał za twoje grzechy, a będziesz zbawiony. Jezus cię kocha. On umarł za ciebie. Dziękuję ci, Jezu, że zająłeś moje miejsce i wziąłeś na siebie należną mi karę. Przepraszam za wszelkie zło, jakiego się dopuściłem. Wiem, że tym wszystkim, co zrobiłem, zasłużyłem sobie na śmierć, ale ty wziąłeś to na siebie. Proszę, wybacz mi moje grzechy i zbaw mnie. Więc tego wieczoru zostałeś zbawiony. Tak. Boża miłość roztopiła moje lodowate serce. Wybór był prosty. Musiałem odwrócić się od nienawiści, która dotąd mnie trawiła, do Zbawiciela, który mnie kochał i umarł za mnie. Wyjechałem z obozu szczęśliwy, jak jeszcze nigdy w życiu. Chwała Bogu. Ale czułem się również głupio. Dlaczego? Ponieważ nie widziałem prawdy przez tyle lat. Dlaczego to trwało tak długo? Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Nie potrafiłem sobie przebaczyć tego, kim byłem, więc przez długi czas nikomu nic nie mówiłem o moim nawróceniu. Ale twoje życie pewnie się zmieniło. Tak. Zdałem sobie sprawę, że Bóg chce, żebym wszystko robił możliwie najlepiej, począwszy od nauki w szkole. Od początku 7 klasy bardzo się przyłożyłem. To był ogromny wysiłek, ale moje stopnie wyraźnie się poprawiły. Chodziłeś do kościoła? Tak. Dołączyłem do grupy młodzieżowej i uczyłem się na pamięć wersetów biblijnych, a Bóg używał ich, żeby mnie zmieniać. Uważałem, że idzie mi całkiem nieźle. Bóg pomagał mi odnowić relacje z moją rodziną. Nikt nie był taki zły, jak wcześniej mi się wydawało. Inspiracją był dla mnie 13 wiersz z 4 rozdziału listu do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Zapomniałem niestety o wersecie z Księgi Przypowieści, który mówi: pycha chodzi przed upadkiem, a duch wyniosły przed ruiną. Pewnego dnia w 9 klasie kolega mnie zaczepił, a ja natychmiast rzuciłem nim o ścianę. Nauczyciel zaprowadził mnie do dyrektora. Opowiedziałem o tym w grupie młodzieżowej. Co, stało się coś temu chłopakowi? Na szczęście nic, więc mi darowali. Stary Dag przejął kontrolę nad nowym Dagiem. Ten gość oślepił mnie pistoletem na wodę. To jeden z najstarszych chwytów w walce ulicznej. A ja się wściekłem. No. Teraz się wstydzę. Wszyscy upadamy, Dag. Nie chcę, żeby Bóg zrezygnował ze mnie. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy
i oczyści z wszelkiej nieprawości. Uczyliśmy się tego wiersza z pierwszego listu Jana. Pamiętasz? Pewnie masz rację. Nie ja, stary. Biblia. Biblia to Słowo Boże, a Bóg zawsze ma rację. Muszę nauczyć się wybaczać. To jeden z wierszy na dzisiaj. List do Efezjan, rozdział 4, wiersz 32. Bądźcie jedni dla drugich, uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Nauka wybaczania innym nie była łatwa, ale w trudnych chwilach Bóg przypominał mi, jak wiele On mi wybaczył. Od tego czasu, cokolwiek by się działo, codziennie czytałem Biblię i modliłem się, żebym znowu nie dał się ponieść moim dawnym, instynktownym, agresywnym zachowaniom. Kiedy inni po lekcjach grali w baseball czy koszykówkę, ja siedziałem z nosem w książkach. Przez cały liceum uczyłem się bardzo ciężko i przerażała mnie myśl, co będzie w koledżu. Ktoś podpowiedział mi, że aby poznać Boży plan wobec mojego życia, powinienem pójść do pobliskiej rocznej szkoły biblijnej. Chętnie skorzystałem z tej rady. W trakcie mojej nauki w szkole zorganizowano tam konferencję misyjną. Nasze radio zaczęło nadawać po II wojnie światowej z wojskowego nadajnika o mocy 2,5 kW, który pozyskaliśmy z demobilu. Na początku nadawaliśmy na falach krótkich w Tangerze w Maroku. Chcieliśmy pokryć ziemię Słowem Bożym, dotrzeć do krajów, do których Biblia musi być przemycana, gdzie głoszenie Ewangelii jest zakazane, gdzie o Jezusie nikt nie słyszał. Radio nie ma granic. Dziś nasze audycje realizowane w wielu językach docierają praktycznie do każdego zakątka świata. Potrzebujemy wszelkiego rodzaju misjonarzy, zwłaszcza inżynierów elektroników. Bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ mój tata był radioamatorem i rozmawiał z ludźmi zza oceanu przez radio, które sam skonstruował. Po ukończeniu Instytutu Biblijnego zapisałem się więc do szkoły elektronicznej, by poznać tajniki emisji radiowej. Zwróciłem się do misji realizującej chrześcijańskie programy radiowe z pytaniem, czy nie potrzebują fachowców. Ale potem dostałem dobrą posadę w miejscowych zakładach elektronicznych i nie reagowałem na ofertę pracy, jaką złożyła mi misja, ponieważ zarabiałem niezłe pieniądze. W końcu jednak pojechałem na rozmowę. Naszym celem, Doug, jest prowadzenie ludzi od wątpliwości do decyzji o życiu dla Chrystusa. Mamy więc bardzo różnorodne audycje, które popularyzują nauczanie biblijne. Chcemy, by nasi słuchacze mogli rosnąć w wierze. Jestem pod wrażeniem waszego rozwoju na całym świecie, odkąd rozpoczęliście nadawanie. Tak. Po Maroku zaczęliśmy nadawać z Monte Carlo, ze stacji, której Hitler używał do swojej propagandy. Stamtąd docieramy do milionów ludzi w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Rosji. A jaką ma moc stacja, w której miałbym pracować? 100 kW. Mamy 4 takie nadajniki na Guam. Przekazują Ewangelię do Chin, Azji Środkowo-Wschodniej i wschodnich terenów Związku Radzieckiego. Dzięki tym nadajnikom możemy dotrzeć do połowy ludności świata. Wspaniale. No i co? Byłbyś skłonny zamieszkać na Guam? Tropiki. Mógłbyś zapomnieć o zimie. Jak długo trwałaby służba? 3 lata. I oto jesteś na wyspie Guam, na Oceanie Spokojnym. Tak, to była część Bożego planu. Studiowałem pilnie elektronikę, byłem najlepszy na roku i dostałem najbardziej pożądaną posadę w fabryce. Mogłem zaoszczędzić $1000, żeby pokryć koszty mojego pobytu tu, na misji. To niesamowite świadectwo, Doug. To prawda. Któregoś dnia twoja historia powinna zostać nadana w Wyzwolonym. O, muszę wracać do środka. Obowiązki wzywają.
A ja muszę zmienić taśmę. Na wyspie często wchodziłem na pagórek nad oceanem i wielbiłem Boga, który potrafi ten bezmiar wód utrzymać w swoich rękach. Uświadomiłem sobie, że wszystko, co mam i kim się stałem, zawdzięczam łasce Bożej. Na Guam zająłem się krótkofalarstwem i od czasu do czasu rozmawiałem przez radio z moim ojcem po drugiej stronie oceanu. Po 3 latach wróciłem do pracy w małej chrześcijańskiej stacji w Pensylwanii. Pewnego dnia zatrudnili nową dziewczynę. Dzień dobry. Mam na imię Penny. Powiedziano mi, że mam się tu ulokować. To pracownia inżynierska. Tak, wiem, ale w biurze nie ma już miejsca i powiedzieli mi, żebym usiadła tutaj, za tym biurkiem. Dobrze. Posprzątam moje rzeczy. Nazywam się Doug Heiner. Miło cię poznać, Doug. Przepraszam, że tak ci się tu wpakowało. Nie ma problemu, Penny. Dzięki tobie ten pokój jest znacznie przyjemniejszy. Zaczęliśmy się spotykać, a rok później zaręczyliśmy się i planowaliśmy ślub w kolejnym roku. 2 dni przed ślubem właściciel sprzedał stację. Co teraz zrobisz, Doug? Prawdopodobnie zrezygnuję. Dlaczego? Podobno nowy właściciel ma zamiar zrobić z naszego radia rockową stację muzyczną. Nie, nie chcę w tym uczestniczyć. Cieszę się, że zająłeś takie stanowisko. Podziwiam twoją determinację. Jak raz zaczniesz iść na kompromisy, to dokąd cię to doprowadzi, co? A kiedy chcesz odejść? Po ślubie. Dam im 2-tygodniowe wypowiedzenie. Ale przecież nie masz jeszcze na widoku żadnej innej pracy. A myślę, że Bóg zna mój problem i na pewno coś mi podsunie. Pobraliśmy się, a 3 dni po mojej rezygnacji z pracy odebrałem telefon z pewnej organizacji chrześcijańskiej. Potrzebowali inżyniera w stacji radiowej w Cleveland, w Ohio. Nie musiałem długo się zastanawiać. Przeprowadziliśmy się do Cleveland, gdzie mieszkamy do dziś, wychowując 2 nasze córki w poznaniu Boga. 26 lat po tym, jak mój przyjaciel na Guam przepowiedział, że moja historia trafi kiedyś do wyzwolonego, opowiadam ją, ponieważ wiem, że są inne dzieciaki, które cierpią z powodu przemocy. Bóg potrafi przemienić twoje życie w coś dobrego. Wystarczy, że mu zaufasz. 1 Jana, rozdział 3, wiersz 8 mówi: kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. W programie numer 3034 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Douglasa Heinera. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312 922 1462.